Cześć, siemanko, witajcie z tej strony AgroTeam. To jest mój pierwszy odcinek na tym kanale i z serii Rolnik sam na kolonii. Dzisiaj będziemy orać Belarusem 15:34 po słoneczniku z pługiem agromasz pięcioskibowym obrotowym. A my idziemy, no ja idę oprowadzić was po gospodarce. Na tej gospodarce będziemy chować świnki. Tutaj mamy Grubera Krystala 9. Tutaj mamy agromasz, talerzówkę 3-metrową. I mamy siewnik D830 Super. Idziemy dalej. Tutaj mamy dwie autosanki. D49 czy D46. Idziemy dalej. Tutaj mamy agromasz agrega, nie, przepraszam, unia kombi 3,7, z czego się nie mylę. Tutaj mamy 60. Tutaj mamy klasę Dominatora Maxi 98 SL z headerem. Tutaj mamy Ursusa 1634 i Sipme Antek. A my jeszcze dokupimy sobie opryskiwacz. Dokupimy sobie ten. A więc bez przedłużania przechodzimy do Belarusa i jedziemy orać. Mamy taki kawałek do zaorania. Mamy taki kawałek do zaorania, nie za duży. Zawracamy sobie. Opuszczamy. Na tym kanale będą się filmiki pokazywać 2 razy w tygodniu. Dziś, czyli we środę. Dzisiaj środa, więc się pokaże ten filmik. A następny się pokaże w sobotę. Gramy sobie na kolonii 1990. No jak sama nazwa wskazuje, rolnik sam na kolonii, więc już ci, co mają tą mapę lub słyszeli, to się domyślają, jaka to mapa. A my sobie tam orzemy. Na spokojnie. Trochę nam zejdzie orać, bo jednak kawałek jest do zaorania. Nie, on nie jest taki mały. Nie wiem czemu, ale mi się tekstura jakoś, nie wiem jak to się, nie wiem co się z nią stało. Więc my sobie tutaj orzemy.
No, puszczamy. Mi się wydaje, że my tutaj zatrudnimy pracownika, a my będziemy rozsiewać nawozy. I chyba tak zrobimy. Jakby się ktoś pytał, na czym gram, to gram na kierownicy Stajtek. Wystosowanej do farminga i do Eurotraka. Dobrze, my tutaj zatrudnimy pracownika. Przechodzimy do Ursusa. I to będzie stanie. I jedziemy. Sobie zdejmiemy drzwi i jedziemy. Mi się wydaje, że chyba są dźwięki za głośno. Mi się wydaje, że tak będzie dobrze. A więc... my jedziemy do sklepu. 60. Gramy bez sezonu, bo te wszystkie sezony za długo by trwały i przez te niektóre dni byśmy się nudzili, więc mówię, seria będzie ta bez sezonu. Więc skręcamy. Więc skręcamy na lewo. Tu złączyłem sobie światełka. Kierunek. Weźmiemy sipmę, czyli rozsiewacz do nawozów. Cofniemy sobie. Więc teraz kupujemy nawozy. Tutaj kupimy dwie, na wszelki wypadek. O. Dobrze. Jedziemy. Rozsiać nawozy. Bardzo polecam tą mapę. Możecie ten na Mount Hubie jest. Dlatego będziecie mieli powiadomienia o aktualizacji. Samo się wam wypakuje, także plusy są. Dlatego polecam. A my sobie jedziemy na pole. Już sobie możemy wyłączyć światełka. Jedziemy. W następnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się rozsiewaniem wapna.
Wjeżdżamy sobie tutaj. Trochę się oddalimy od granicy. Idziemy sobie rozsiewać. Bardzo polecam tą, no tego 3P-ka. Jest na LS portalu. Sobie cofamy na następny kawałek. Wjeżdżamy. Włączamy i jedziemy. I cyk. I już sobie kończymy te pole. I może zajmiemy się jeszcze jedną małą. Aha, nie ma żadnych. Dobrze. Czyli trzeba poczekać, zanim ten pracownik dokończy, a ja dokończę to pole poza odcinkiem. A więc to już by było na tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby was żadne filmy nie ominęły. A więc ja się z wami żegnam. Siemano.